Mogłem zostać wielokrotnym mistrzem świata. Zawodnik, którym potrafił absolutnie wycisnąć wszystko z motocykla. Rozgryzłem ten sport, rozwiązałem zagadkę. To, co on robi, to było w pewien sposób zjawiskowe. Zakończyło się to strasznie. Tam został ostatni wyścig, w zasadzie zupełnie nieważny. Co pamiętasz z dnia wypadku? Wszystko. To był moment dekoncentracji. W tak zwanych normalnych okolicznościach Darcy by w tym biegu normalnie pojechał. Byłem wtedy u szczytu swojej kariery i tylko stawałem się lepszy. Dużo stracił geniusza. Talent naprawdę na miarę Goloba czy Zmarzlika. Cholernie dobrze się przy tym bawiłem. Szczególnie ten, w cudzysłowie, gówniarz Darcy Ward, który porywał te tłumy. Zadecydował rzut monetą, którą kiedyś przywiozłem z Australii. Świat stanął na głowie. Przyjechałem do Australii po to, żeby opowiedzieć historię, o której wszyscy słyszeli w sposób, jaki nie opowiadał jej jeszcze nikt. Wszystko zaczyna się tutaj, w Nanango, czyli w miejscowości 2,5 godziny drogi od wschodniego wybrzeża Australii. Tutaj na świat przyszedł Darcy Ward, jeden z największych talentów, jaki kiedykolwiek widział świat żużla. Nazwa miejscowości pochodzi od języka miejscowych aborygenów, dokładnie plemienia Waka Waka, i oznacza dziurę wodną. Nie wiem jak z wodą, ale dziura straszna. Wybaczcie nam Państwo kapelusze i czapki, ale nagrywamy w środku australijskiego wietrznego lata. To tu dorastał Darcy Ward. Pierwszy motocykl otrzymał w wieku 3 lat. Pamiętam to. Mój tata miał obok domu wybieg dla koni. Gdy jechałem na tym motocyklu pierwszy raz, trochę przesadziłem z manetką i uderzyłem w ogrodzenie. Jesteśmy w północnym Brisbane. Tu dorastałeś. Czy to jest dokładnie ten sam tor, na którym zaczynałeś swoje treningi? Dokładnie. Na tym mini torze po raz pierwszy jeździłem na motocyklu żużlowym. Dorastałem tu od kiedy miałem jakieś 6 lat. Widzisz ten tor do motocrossu? Jeździłem na nim po raz pierwszy mając 5 lat. Także zaczynałem tutaj od motocrossu, a potem przeszedłem na Speedway. Ward po raz pierwszy na dłużej w Europie zagości w 2008 roku. Po odjechaniu zawodów na mini żużlu w Danii w wieku 16 lat w pełni przesiada się na seniorskie maszyny. Znajduje też zatrudnienie, by przez około miesiąc startować dla Boston Barracudas. To Liga Konferencji, 3. poziom rozgrywkowy w Anglii. Ward wystąpi tu w 10 spotkaniach. W 2 z nich zdobędzie komplet punktów. Klub rozgrywa swoje mecze na stadionie uznanego na wyspach King's Lynn Stars. Ward szybko zostaje zauważony i w następnym sezonie trafi szczebel wyżej, właśnie do tamtejszej drużyny gwiazd. Rok 2009 okaże się dla niego przełomowy pod każdym względem. W styczniu sięgnie po swój pierwszy z 3 tytułów mistrza Australii juniorów. Następnie, by uczestniczyć w pełni w europejskim sezonie, Ward przeprowadzi się do Anglii wraz ze swoim ojcem George'em. Zamieszkaliśmy w przyczepie kempingowej na torze. To było fajne przeżycie. Wszystko, co działo się w mojej karierze, prowadziło mnie we właściwym kierunku. Mieszkałem na terenie toru King's Lynn. Każdy dzień był dniem żużla i myślenia o nim. Gdybym mieszkał u kogoś, pewnie rozpraszałoby mnie PlayStation i mógłbym się rozleniwić. Szybko musiałem stać się mężczyzną. Tata wszędzie mnie woził. Tak przeżyliśmy pierwszy sezon. Cozy Smith mieszkał w przyczepie obok. Od czasu do czasu sprawialiśmy kłopoty. Kiedy dobrze się bawisz tym, co robisz, to sprawia, że chcesz podążać tą ścieżką. Życie na stadionie było jednym z zalążków sukcesu mojej kariery. W Polsce Ward trafi najlepiej jak tylko mógł. Po 17-latka zgłosi się Unibax Toruń, aktualny mistrz Polski, który właśnie przenosi się na najnowszy i najpiękniejszy stadion w kraju, toruńską Moto Arenę. Ward trafia tu z polecenia zasłużonego dla klubu Australijczyka Ryana Sullivana. Z żoną, z dzieciakami w sobotę poszliśmy do kina. Patrzę właśnie na telefonie. Ryan, i to jeden, drugi, trzeci raz mówi, wiesz co, byłem na zawodach, to jeszcze było przed finałem indywidualnych mistrzostw Australii juniorów, jest super, fantastyczny chłopak, mówi, w tym roku zacznie jeździć w Anglii, w King's Lynn, w tej niższej lidze, mówi, trzeba szybko działać, bo mówi, pewnie po tych kolejnych imprezach, które tam już się w Australii rozpoczną, cały ten cykl australijski ruszy, to mówi, na pewno będzie o nim głośniej. Zgodził podpisać kontrakt z nami, amatorski, na 5 lat, chyba takim kwotą za podpis to było 5000 funtów brytyjskich. Czyli tam równowartość wówczas powiedzmy jednego dobrego silnika. Przyjechał do Torunia, szybko jakoś tam postaraliśmy się zorganizować jakieś motocykle, nie były to jakieś tam motocykle top. Trzymał od nas jakiś sprzęt, zupełnie... Jeden z najsłabszych, jaki w ogóle został. Ciągnął z torby, kombinezon i tak dalej, to tam Ryan nawet ściągnął jakiś swój stary kombinezon, mówi, masz to ode mnie, bo mówi, w takim dziurawym kombinezonie trochę wstyd, żebyś tu wyjeżdżał na ten tor. To były takie wewnętrzne zawody, to mieliśmy tych juniorów chyba z 6-7 Polaków. Bez jakichkolwiek, nie wiem, takich okrążeń treningowych, od razu poszedł, podjechał pod taśmę. Tak. Faktycznie starty wszystkie przegrywał, ale po dwóch okrążeniach na tym starym sprzęcie gdzieś facet zaczął wyprzedzać tych juniorów, którzy no wiele lat, kilka sezonów byli już w klubie. Start oczywiście przegrał, ale później to, co zaczął robić na dystansie, to ja tak jeden wyjazd, drugi wyjazd, tak patrzyłem, obserwowałem. Za mną siedziało kilku sponsorów i ja dokładnie w ciągu, nie wiem, 5 minut miałem uzbierany dla niego na sprzęt na cały sezon. Takie zrobił wrażenie. Mi się w głowie to wszystko budowało, co musimy przez ten tydzień zrobić, żeby on z nami do tej Bydgoszczy pojechał. Andrzej Gajek, wówczas sponsor Ryana, był u pana Ryszarda Kowalskiego i w ciągu kilku dni załatwił te silniki dla Darcy'ego i faktycznie w niedzielę debiut na torze w Bydgoszczy. Ward debiutuje w Polsce 19 kwietnia podczas meczu z Polonią. W swoim pierwszym biegu niegroźnie upada. W powtórce przywiezie 2 punkty, ustępując tylko Emilowi Sajfutdinowowi. Rosjanin, starszy od Darcy'ego o 3 lata, miał już wtedy na swoim koncie 2 złote medale Mistrzostw Świata Juniorów. Jesienią tego samego roku na tym stadionie przypieczętuje swój pierwszy brązowy medal w seniorskich Mistrzostwach Świata. W tym meczu z Unibaxem jest najsilniejszym ogniwem Polonii. Zdobywa 16 punktów w 6 startach. Tylko 2 zawodników było tego dnia w stanie pokonać Sajfutdinowa. To Ryan Sullivan i Darcy Ward. Młodszy z Australijczyków pokazuje kunszt jazdy na dystansie w swoim pierwszym meczu w Polsce. 7+1 w debiucie. A takim no trudnym torze, gdzie trzeba tam naprawdę mocno pracować, trzeba mieć głowę do jazdy. Pokonał Emila Sajfutdinowa. Przegrywa z jakimś zupełnie nieznanym dzieckiem z Australii, 17-latkiem. Wszyscy wielkie oczy, nie? Co to jest, kto to jest, skąd on się wziął tu w Toruniu. Pod wrażeniem talentu Australijczyka są także działacze na Wyspach. Ward wszedł do Premier League razem z futryną. Jego King's Lynn zdobędzie drużynowo 3 tytuły, 1 w lidze i 2 w pucharach. A sam Darcy w pierwszym roku na tym szczeblu rozgrywek uzyskuje najwyższą średnią. To szybko zostaje zauważone przez działaczy z Elite League, gdzie Ward trafi rok później. It was like a junior meeting. Somebody said to me, "Oh, you want to come and watch this boy Darcy Ward race?" Darcy was racing against, I think, he was riding King's Lynn Juniors. I think riding for against Pool, and I mean, he crossed the finish line, and the other riders were sort of half a lap behind. And I said to Matt Ford at the time, I said, "This kid is very special. Sign him right now." To był taki zawodnik, którego ja podziwiałam za to, jak potrafił jeździć na żużlu, ale też, to może zabrzmi dziwnie, ale podziwiałam go za tę niezależność, którą od początku miał. Bo jak jesteś tak młodym człowiekiem, wpadasz i robisz taki rumor, pozytywnie oczywiście o tym mówię, no to trudno jest o niezależność. On tę niezależność miał aż ponadto. Z tą trójką Australijczyków, Ryan, Chris, Darcy i ja, wróciliśmy z Bydgoszczy, no i tam mówimy, no dobra, to idziemy na kolację, może jakieś piwo. To już tam było widać, że to w przyszłości może być problem, że gdzieś tam chłopacy, no Speedway Speedwayem, profesja profesją, ale gdzieś chyba jeszcze wtedy na pierwszym miejscu jednak była zabawa, była fantazja. On nie zdawał sobie w ogóle sprawy z tego wszystkiego. Tak łatwo mu wszystko przychodziło, że pojechał z dużą pomocą klubu oczywiście do Gorican na Mistrzostwa Świata Juniorów. Pamiętam dokładnie ten cały finał i to, co działo się przed, że przyleciał do Budapesztu z ojcem. Tam jedną noc spędziliśmy w Budapeszcie. No poszliśmy troszkę na miasto, w tym centrum jakieś takie różne kasyna są. W pewnym momencie mówi, no a może tam wejdziemy, chociaż coś ten. Ja mówię, no a jak ty chcesz wejść, jak ty jesteś niepełnoletni, nie, nie wpuszczą cię. On tam jakiś taką kartę im wyciąga, patrzę, no prawo jazdy, nie? Zdjęcie takie rozmazane trochę. No ale no przypomina go. Miałem fałszywy dokument. Znalazłem go na plaży. Gość ze zdjęcia wyglądał podobnie. To Węgry. Mogłem się dostać kiedy tylko chciałem. Dać ochronie pieniądze. Troszkę się pobawiliśmy, bo to nie można mówić o jakimś tam hazardzie. Miał dużo szczęścia, no i z tym dokumentem i później z finałem w Goriczy. Przed całym finałem to jeszcze pamiętam, największym problemem to było to po treningu, żeby w ogóle tego Darcy'ego ściągnąć do hotelu, w którym my wszyscy nocowaliśmy, gdzie miał zarezerwowany nocleg, bo gdzieś tam już Ufinden, Bridger już go gdzieś tam zaczęli ciągnąć, ale go odnaleźliśmy. Pojechał z nami do hotelu, później taka dość no, fajna, dobra rozmowa. Gdzieś z nim usiadłem w pokoju i mówię, no mówię, zabawa będzie po nie. Przegrał wszystkie starty, wszystkie. Zawodnicy gdzieś tam jeździli, szukali tych ścieżek po dużej, on z małej. On nigdy zresztą nie był jakimś wybitnym startowcem, ale to mu pomagało na dystansie, że gdzieś, gdzie chłopacy niektórzy zamykali gaz, no on tam ten gaz trzymał i wielu chłopaków miało problemy z jazdą taką dobrą, płynną na tym torze. A to dla niego to było no, jak ryba w wodzie. Im trudniejszy tor, trudniejsze warunki, tym lepiej się czuł. Ward sięga w Gorican po swój pierwszy tytuł Mistrza Świata Juniorów. Tym samym dokonuje rzeczy historycznej. W momencie zdobycia tytułu miał zaledwie 17 lat i 152 dni, co do dzisiaj czyni go najmłodszym mistrzem świata w kategorii U21. Co więcej, tytuł obroni rok później w trzyturniejowym cyklu. W 2011 roku przystąpi do obrony podwójnego złota, jednak będzie musiał zadowolić się drugim miejscem, tracąc 4 punkty do Macieja Janowskiego. 2 złota i srebro uplasują go jednak na szczycie listy wszechczasów w rywalizacji o Mistrzostwo Świata Juniorów. Taki sam dorobek powtórzy później jedynie Maksym Drabik. Ward z tej rywalizacji wypisał się po 3 edycjach, tracąc tym samym możliwość śrubowania rekordów w 2012 i 2013 roku. W tym okresie, mając kolejno 20 i 21 lat, miałby teoretycznie największe szanse na podium U21 w rywalizacji z rówieśnikami. Co stało się w roku 2012 i 2013, że nie walczyłeś o kolejne tytuły? Jeśli mam być szczery, to po tym jak zająłem drugie miejsce odpuściłem. Chciałem zdobyć wszystkie 5 złotych medali, a kiedy okazało się, że to się nie wydarzy, straciłem zainteresowanie. Drugie miejsce za Magiciem to była porażka. Straciłem zainteresowanie rywalizacją z juniorami. Już wtedy skupiałem się na przejściu do Grand Prix i myślałem o wygraniu seniorskiego Mistrzostwa Świata. Super confident, but that's how you get on in sport. You have to be confident. You have to believe you can beat people. And Darcy just believed nobody could beat him, and not many people did. Świetne występy w Anglii, Polsce i Mistrzostwach Świata Juniorów zostają zauważone przez światowe władze żużla i skutkują zaproszeniem Warda do cyklu Grand Prix na rundę w Toruniu. Tym samym Ward zostaje pierwszym w historii obcokrajowcem, który otrzymał dziką kartę na turniej w Polsce. 19-latek w swoim 3. biegu odpłaci się jednak w najlepszym stylu z możliwych. Jak sam dziś przyznaje, odjechał wtedy najlepszy wyścig w historii swoich występów w Grand Prix. Pod taśmą staje z ustępującym mistrzem świata Tomaszem Golobem oraz Gregiem Hancockiem, który zdobędzie to miano w sezonie 2011. Dobra postawa Warda przez resztę wieczoru zaprowadzi go aż do finału. Tam Australijczyk zajmie trzecie miejsce, stając się tym samym najmłodszym zawodnikiem na podium w historii cyklu. Później to dokonanie przebije jedynie Bartosz Zmarzlik. Sukces Warda w Toruniu ma także symboliczny wymiar. Mimo jego ważnego kontraktu z Unibaxem w sezonie 2011 nie występował w barwach tego klubu. Został wypożyczony do Wybrzeża Gdańsk w pierwszej lidze. To była kara. To była kara, żeby poczuł i zobaczył, jak czasami jest gdzie indziej, tak? Bo wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Bardzo mocno zaczął odbiegać od standardów przygotowania, później fizycznego do zawodu. Wszystko ze swojej winy. Nie dbał o sprzęt. Mocno imprezował. W 2010 duże problemy się pojawiły. I myślę, i wtedy prezes Wojciech Stępniewski, ja też widziałem, że po prostu ten duet trzeba na jakiś czas tutaj w Polsce rozłączyć. Ten duet, czyli turbobliźniacy, bo tak byli nazywani Darcy Ward i Chris Holder. Yeah, but we spend a lot of time together, probably too much, but... No, we had a good time. We were enjoying ourselves. We were, racing a bike for a living, doing really good with your best mate or best mates. Wojciech Stępniewski mógłby opowiedzieć Ci wiele o tym, co ja i Chris Holder wyprawialiśmy. No na pewno o tej jeździe w klapkach plażowych na Moto Arenie po ciemku, to pewnie Pan nieraz słyszał. What was that about? Nie spodziewałem się, że o tym opowie, ale ta historia pierwsza przyszła mi do głowy. To nie był dobry czas dla klubu. Ja i Chris spisywaliśmy się nieźle, ale drużyna nie wygrywała. Właśnie przegraliśmy mecz z Tarnowem. Urządziliśmy małą posiadówkę w warsztatach razem z mechanikami. Jedna rzecz prowadziła do drugiej, aż tu nagle wyprowadzamy motocykle. Zrobił jakieś 3 okrążenia. Jechał wolno, ale bokiem. To było całkiem zabawne. Następnego dnia Wojciech zobaczył nagrania z monitoringu. Pokazał nam je i powiedział, jeśli to się powtórzy, wylatujecie. Big voice, like obviously the president at the time, walking around my van. He was sort of looking through the windows, and we were laying in the back like shit. And then yeah, he come and said, never again. Turbobliźniacy w Toruniu bawili się dobrze nie tylko na torze. O ich imprezach słyszało całe miasto. Cały Toruń, na pewno, bo to było głośno i to dużo różnych rzeczy. Całe szczęście, że nie wszystkie może ujrzały światło dzienne. Ja też muszę jakby trochę też wyjaśnić, bo to też nie jest tak, że ci chłopacy, nie wiem, siedzieli gdzieś do 6 rano w jakichś pubach i pili alkohol. To, że oni imprezowali, ale ten alkohol nie zawsze był z nimi do końca, szczególnie przed meczem, tak? To, co się działo po, to już jest jakby osobny temat. We're probably more DJing than dancing, I reckon. We were both hopeless. We were both useless dancers, that's for sure. I don't know. I'll give it to him. He had a couple of Michael Jackson moves he pulled out every now and then. That was his go-to. Mieliśmy wówczas takie nieformalne, można powiedzieć, porozumienia z właścicielami niektórych toruńskich lokali, gdzie oni chodzą, i zawsze wiedzieliśmy dokładnie, kiedy oni przyszli, kiedy wyszli, w jakim byli stanie. Jeden drugiego nie musiał namawiać. Z tym, że no tym muzykiem to tam Chris był, no to monkey see, monkey do. Natomiast ja obserwowałem na przykład Polaków, niektórych, którzy już od piątku byli skoncentrowani na zawodach, siedzieli w domu, próbowali się wyciszyć, no i zdobywali 2-3 punkty, a te dwa aniołki w cudzysłowie, no też ciężko było nam mieć do nich jakieś pretensje, kiedy we dwójkę zdobywali 29 punktów, jeden 15, drugi 14, mimo tego, że byli gdzieś do 5 rano na jakiejś imprezie. Yeah, Darcy was big on fun, let me tell you. Darcy was a great lover of fireworks. He absolutely loved fireworks. I think in Australia you can't have fireworks because the fire is so... Come sort of November time, where in England, you know, we have November the 5th bonfire night, he would go out and spend an absolute fortune with his Polish mechanic Paweł on fireworks. And I remember I'm sort of laid in bed one night at about 11 o'clock, and all of a sudden I hear all this banging going on, and all of a sudden all these fireworks are banging against the windows, and I've gone absolutely crazy, and I've run down, and I'm chasing him around the garden in my dressing gown, trying to find him to tell him to stop. Just a lot of fun. He was a wild child. Dla chłopaka, który ma 17-18 lat i pewne rzeczy się całkowicie do góry nogami wywracają, to co mówiłem wcześniej, że do Australii, proszę bardzo, możesz jeździć, ale przyjechałeś, ileś tam godzin w busie siedziałeś, wpisowe, proszę bardzo, jedziesz w zawodach, a tu przyjechał i to, co robi, to, co mu sprawia przyjemność, i jeszcze za to pieniądze dostaje, nie? I jeszcze idzie za tym sława, popularność, którą czasami w różny sposób, może nie zawsze rozsądny, gdzieś tam wykorzystywał. Rozrywkowy charakter Warda nieraz wpędzi go w tarapaty. W 2012 nie wystąpił w finale Elite League ze względu na urazy odniesione w barowej bójce. Innym razem w Australii rzekomo próbował zbiec policji, jadąc na motocyklu pod wpływem alkoholu i narkotyków. Z kolei po oskarżeniach o napaść seksualną został oczyszczony ze wszystkich zarzutów przez brytyjski sąd. Nie masz problemu przyznać, że byłeś urwisem. Byłem dzieckiem, które dorastało w biedzie, w nieciekawej okolicy. Byłem urwisem i wtedy wyjeżdżam do Polski ścigać się na motocyklach. Dostaję furę pieniędzy i wszystkie inne przywileje płynące z żużla. Popularność, dziewczyny, imprezy. Być może się w tym zatraciłem na jakiś czas. Ale zaczynałem, gdy miałem 16 lat. Ten okres do 20 roku życia to przecież taki czas, by się wyszaleć i cieszyć się młodością. Ward cieszy się z powrotu do Torunia w 2012 roku. Na wypożyczeniu w Gdańsku spędził rok i był absolutną gwiazdą nie tylko Wybrzeża, ale całej pierwszej ligi. Australijczyk wykręcił wówczas niebotyczną średnią biegową 2,558, która dała mu miano najlepszego zawodnika rozgrywek. Rok 2011 to także okres burzliwych zmian w polskim żużlu. Ward jest nie tylko ich świadkiem, ale jednym z głównych adresatów. Po pierwsze, w tamtym sezonie zakazano startów zagranicznym juniorom w Ekstralidze, co obok trudnego charakteru było jednym z głównych powodów wypożyczenia do Gdańska. Co ciekawe, w pierwszej lidze nadal mógł startować z numerem juniorskim. Po drugie, do Ekstraligi zawitał KSM. Po trzecie, liczba zespołów w Ekstralidze zwiększyła się od 2012 roku, a Ward wprowadził Wybrzeże już do 10-zespołowych rozgrywek. Aż wreszcie, najważniejsza zmiana. W 2012 roku każda z ekstraligowych drużyn mogła liczyć tylko jednego zawodnika, który był uczestnikiem cyklu Grand Prix. To miejsce w Unibaxie przypadało Chrisowi Holderowi, który zresztą zdobędzie tytuł Mistrza Świata właśnie w tym sezonie. Ward także otrzymał zaproszenie do cyklu. Gdyby je przyjął, nie mógłby startować w Toruniu. Australijczyk wybierze jednak powrót na Moto Arenę kosztem udziału w seniorskich mistrzostwach świata. W barwach Torunia wystąpi w kolejnych 3 sezonach. Łącznie przez 5 lat jazdy dla klubu z Grodu Kopernika zdobędzie 2 srebrne i 2 brązowe medale. W Toruniu przeżywałem wspaniały czas z Jackiem i Wojtkiem. Smutno mi, że nie wygraliśmy wtedy więcej, bo mieliśmy do tego drużynę. Trzon tej drużyny stanowili wtedy Darcy Ward i Chris Holder. Przydomek turbobliźniacy nie wziął się znikąd. Razem stanowili o sile Torunia, w Szwecji jeździli dla Piraterny, a w Anglii dla Pool. W barwach tego klubu zdobywali parowe mistrzostwo Wielkiej Brytanii. Potrafili także wygrywać parowe turnieje jak Speedway Best Pairs w Toruniu. Do historii przeszli jako jeden z najlepszych duetów na żużlu. Things were going pretty good for us, so he just sort of jumped in the background and just followed me along. And na nic bym tego nie zamienił. Wiele mnie nauczył. Ja pewnie też jego czegoś nauczyłem. Może i podążałem za jego klubami, ale nie moja wina, że on jeździł w samych dobrych. Kto nie chciałby jeździć w Toruniu? Piraterna wygrywała wtedy wszystko przy pełnych trybunach, a Pool Pirates wówczas w Anglii był żużlowym Manchesterem United. You know, whether it was riding pit bikes out the backyard or mucking around at midlows on the little mini bikes, all that kind of thing, we sort of had the same sort of racing sort of brain. To work with them, when we used to get to heat 13, heat 15, you know, you kind of go, well, that's it, meeting's done, you know, 2-5-1s. They were just absolutely amazing together. They're almost telepathic. They would sort of talk the race through. Crowds just absolutely loved them. I mean, they were just absolute box office. Darcy Ward, Chris Holder, entertaining the crowd. Absolutnie, no do dzisiaj można powiedzieć, że para numer jeden. Trochę mi się przypomina Tomek Golob z Jackiem Golobem, aczkolwiek no to cała robota była po stronie Tomka. Natomiast parowo dawno nie widziałem takiej jazdy. A Darcy wyjątkowo, absolutnie genialnie. To sprawiało mi to ogromną radość. We weren't selfish either, so if one was quicker than the other or one was in the way, we'd literally just move over, like you're going faster than me, like you go. And more often than not, it was me moving over for him to go, because I was like, go on, like you're all over the back of me, you might as well chase him. Potrafili tam w ciągu jednego biegu zmienić całkowicie szale zwycięstwa. Wtedy, w tamtych momentach, żyliśmy żużlem. Byliśmy nierozłączni, mieszkaliśmy razem w Pool. Spędzaliśmy ze sobą wiele czasu. Jeździliśmy nawet na minimotorkach. Myślę, że wzajemnie darzyliśmy się uwielbieniem. Więc kiedy byliśmy w tych samych drużynach, oglądaliśmy siebie z podziwem. Wiedziałem, co on zrobi, on wiedział, co zrobię ja. To była magia. Myślę, że nie było drugiej takiej pary w historii. Może Greg Hancock i Billy Hamill byli blisko, ale jeśli chodzi o wyczucie siebie na torze, nikt nie jeździł tak jak ja i Chris. Ale kiedy jeździłem przeciwko Chrisowi, to był najtrudniejszy rywal. On zawsze wiedział, co chce zrobić. Po karierze obejrzałem sporo nagrań na DVD ze swoich i jego występów. Te kilka razy, gdy mierzyliśmy się przeciw sobie, widać, że miałem prędkość, ale nie mogłem znaleźć na niego sposobu. Zawsze wiedział, co robię. Co, żeby jeździć dobrze parą, to trzeba być absolutnie dobrym technicznie. Pamiętam, że dla mnie to było ogromną przyjemnością oglądać go na torze i też no, wielu ludzi takich, którzy już gdzieś skończyli jeździć na żużlu. You know, Tony Rickardson, who again he lived here with me for many years, and he just said to me once he phoned me, we're talking about Darcy, and he said, you know, this kid has something very special. And now this time Ward goes even faster, right round the outside. Bardzo dobre relacje, bardzo dobry kontakt miałem i mam z Barem Jansonem i kilka razy zadzwonił i mówi, wiesz co, ja muszę go zobaczyć, ja muszę przyjechać do Polski, muszę go zobaczyć na żywo, bo mówi, to mówi, jest no, coś szczególnego. Ten chłopak mówi, no to co widzę, jakieś pojedyncze wyścigi, to jest zjawiskowy. W cudzysłowie gówniarz Darcy Ward, który porywał te tłumy, tak? Ludzie byli zachwyceni. Billy Hamill, który gdzieś już tam w Stanach mieszkał i przyleciał tu do Europy. Pamiętam, też z nim coś rozmawiałem, to też było Darcy i mówił, że nawet jakby cały plan wyjazdu budował sobie wokół kalendarza Darcy'ego Warda, czyli gdzieś szukał mecze, które on gdzieś tam w Anglii ma, w Polsce, gdzie może na niego trafić, nie? No to też pokazywało, że no jakby skalę jego umiejętności, talentu. He's lived here in the Bailey House with me, as many riders have over the years. Kiedy już coś potrafiłem na żużlu i wracałem tutaj do Australii, niektórzy z moich kolegów naprawdę nieźle radzili sobie na motocyklach. Kolega miał świetny tor do jazdy w ogródku. Ja ustawiałem się za nimi i próbowałem ich gonić. To uczyło mnie, jak szukać ścieżek, jak utrzymywać prędkość. Jazda codziennie z jakąkolwiek kierownicą to najważniejsza rzecz, jaką możesz zrobić, jeśli chcesz zostać kierowcą w motosportach. To udoskonaliło mój styl jazdy i dało mi poczucie, że na motocyklu mogę zrobić wszystko. Ward w latach 2010-2014 zyskał rozgłos w światowym żużlu. Wielka w tym zasługa jego występów w Anglii, gdzie dwukrotnie był najlepszym zawodnikiem w lidze, a z Pool wywalczył 3 mistrzostwa kraju. Niebawem znów będzie o nim głośno, jednak nie z powodów sportowych. Trudny charakter Warda dał sobie znać ponownie w 2014 roku. Jest sierpień, 8. runda Grand Prix przypada na stolicę Łotwy. Ryga nigdy nie organizowała turnieju Grand Prix, ale w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Kultury tamtejsi działacze dążą do przeprowadzenia turnieju na stołecznym stadionie. Tor nie jest jednak gotowy, by poradzić sobie z deszczem padającym od piątku. W sobotę zapada rzadka decyzja, by przenieść zawody na następny dzień do Daugavpils. Teamy zawodników, ekipy telewizyjne i kibice udają się do oddalonego o 200 km miasta. Ward tego wieczoru spożywa alkohol w tamtejszym kasynie. Przez zmianę terminu wyjątkowa jest także godzina rozpoczęcia zawodów, czyli 13 czasu polskiego. Gdy Australijczyk stawia się rano w parku maszyn, czeka na niego test na obecność alkoholu. Alkomat wskaże śladowe ilości trunków w wydychanym powietrzu. Czy ktoś na ciebie doniósł w Daugavpils? Tak, ktoś mnie nagrał. Skąd to wiesz? Ktoś nagrał mnie w kasynie w Daugavpils, a potem następnego ranka pokazał ten film sędziemu. Dlatego przebadano mnie alkomatem. Czułem się dobrze. To oczywiście nie wymówka, ale na pewno zmienia okoliczności, dlaczego mnie przebadano. Zawody miały być o 13:00, testowano mnie o 10:00 nad ranem. Możesz powiedzieć, co się stało? Miałem problemy rodzinne w Australii. Nie mogłem z tym nic zrobić, ale to na pewno wstrząsnęło moim życiem. Nie mogłem się przez to skupić. Nie chodzi o to, że piłem więcej, ale w złych momentach. Nie poświęcałem się wtedy żużlowi tak jak trzeba. Miewałem też problemy z koncentracją. To prawdopodobnie kosztowało mnie całą moją karierę. Gdybym wtedy nie pił, może nadal byłbym w Toruniu. Może nie byłoby mnie w Zielonej Górze, tego feralnego dnia. Gdy spoglądam na to teraz, to czasem mi tego żal. Wykrycie alkoholu przed zawodami jest jednoznaczne z długim zawieszeniem we wszystkich rozgrywkach. Z dnia na dzień kluby Warda w Polsce, Szwecji i Anglii pozbawione są zawodnika. Dla wówczas 22-letniego Australijczyka to jednak przede wszystkim wycofanie z cyklu Mistrzostw Świata, w którym liczył się w walce o medal. Ward do Grand Prix nigdy już nie wróci. Nigdy też nie pokazał w nim pełni swoich możliwości. W 2011 roku wystąpił tylko w 2 rundach jako dzika karta. Startu w 2012 odmówił ze względu na panujące w Polsce przepisy. Na stałe w cyklu pojawił się pierwszy raz w sezonie 2013, a kiedy już się pojawił, to w najlepszym możliwym stylu. Podczas pierwszej rundy wziął udział w tym biegu z Emilem Sajfutdinowem. Na drodze do lepszego wyniku w sezonie stanęła mu ta kontuzja z Göteborga. Podczas rundy Grand Prix rozgrywanej 4 maja w jego urodziny doznał złamania łopatki. A gdy znów wrócił, to pokazał próbkę swoich możliwości. W pierwszym turnieju po kontuzji wygrał Grand Prix Kopenhagi. Tym samym trafia do czołówki najmłodszych zwycięzców rundy Grand Prix w historii. Nie licząc 4 rund, w których nie zapunktował z powodu kontuzji, Ward był wówczas najlepszym zawodnikiem mistrzostw. Średnio zdobywał zarówno najwięcej punktów w przeliczeniu na 1 turniej, jak i na 1 ukończony bieg. Nie powiem, że byłbym wtedy mistrzem, ale na pewno mogłem wtedy rzucić wyzwanie Woffindenowi. Taki jest ten sport. On utrzymał się na motocyklu cały sezon, ja nie. Rok później z powodu incydentu alkoholowego w Daugavpils ukończy jedynie 7 z 12 rund. Którego z sezonów w Grand Prix żałujesz najbardziej? Zdecydowanie sezonu 2014. To była wielka strata dla mojej kariery. Przystąpiłem wtedy skupiony do tego sezonu bardziej niż kiedykolwiek. Wierzyłem, że będę walczył o Mistrzostwo Świata. Coś wydarzyło się w moim życiu osobistym. Straciłem przez to kontrolę na jakiś miesiąc. Ward traci możliwość oficjalnych startów i treningów na 10 miesięcy. Spędzi je w Australii, czekając na sezon 2015, w którym będzie mógł wrócić do ścigania. Ta sytuacja zadziałała dla niego pozytywnie. Ja byłem w ogóle zaskoczony tym, co zobaczyłem podczas pierwszego kontaktu. Zobaczyłem zupełnie kogoś innego niż stereotyp, który wokół zawodnika krążył. To no, przyjechał kompletny zawodowiec. Szczególnie było widać u niego absolutną determinację, profesjonalizm, przygotowanie, kiedy wrócił. I think that suspension probably, made him really realize you can't mess around, like it's got it. You can have your fun, but you can't be silly. I tu było widać zmianę podejścia, bo on w momencie, gdy wrócił, to fizycznie całkowicie inaczej wyglądał. And it was probably the best thing for him at the time to get him back on track. Do tego przygotowania fizycznego, jak się dołożyło te jego umiejętności, ten zmysł do jazdy, do ścigania, to naprawdę robił się zawodnik już taki topowy. W tym okresie wsiadłem na motocykl żużlowy tylko raz. Przedefiniowałem swoje życie. To, co najbardziej kochałem w życiu, zostało mi odebrane na 10 miesięcy przez moją głupotę. To mnie zmieniło. Ciężko trenowałem, jeździłem na krosie o wiele za dużo. To rozpaliło we mnie ogień, bo byłem wkurzony za niektóre wydarzenia z Daugavpils i mojego ówczesnego życia. Docenisz, kiedy stracisz. Wróciłem skoncentrowany i zażarty. Zawieszenie Warda dobiega końca 28 czerwca 2015 roku. Sezon w Europie jest na półmetku. Ward szybko dołączy do 3 klubów w najsilniejszych ligach i odmieni oblicze swoich zespołów. W Anglii i w Polsce nie znajdzie jednak dla siebie miejsca w klubach, w których był uwielbiany przed zawieszeniem. Na Wyspach Pool pewnie zmierza po swoje 3. mistrzostwo z rzędu. W związku z tym Ward trafia do Swindon Robbins, gdzie zastępuje kontuzjowanego Adriana Miedzińskiego. Darcy obviously was still living here at the house with Susie and I. Darcy could tell that I wasn't very happy about it. And he said to me, Midlo, he said, I've only changed teams, I haven't changed families, man. He said, I'm still, he went to Swindon and, he did the job. I mean, he does a job, he will race anywhere, but his heart was in Pool. For that, I'm positive. Ward daje sygnał polskim klubom, że wrócił w znakomitej dyspozycji. W pierwszym meczu zdobywa dla Swindon 15 punktów z bonusem. W drugim mierzy się ze swoją byłą drużyną Pool Pirates i zgarnia 11 oczek oraz bonus. To tylko umacnia jego pozycję negocjacyjną z klubami w Polsce. W Toruniu nie ma jednak miejsca dla Australijczyka. Pod jego nieobecność klub zakontraktował Grigorija Łagutę i Jasona Doyle'a. Ci spisują się bardzo dobrze i zdobywają średnio ponad 2 punkty na bieg. Trzecie i tym samym ostatnie miejsce dla obcokrajowca przypada Chrisowi Holderowi. Ten punktuje poniżej oczekiwań, ze średnią niespełna 1,8 punktu na bieg. Powrót Warda oznaczałby wygryzienie ze składu jego przyjaciela. W związku z tym młodszy z Australijczyków postanawia szukać sobie innego pracodawcy. Miałem wtedy oferty z 3 innych klubów, m.in. z Wrocławia, ale tam był Woffinden. Już wtedy był mistrzem świata. Ja też do tego dążyłem. Uznałem, że niech Woffi zostanie Woffim, a ja zrobię to po swojemu. Nie chciałem być w jego klubie. Byliśmy przyjaciółmi, ale wiedzieliśmy także, że w kolejnych latach będziemy się bić o Mistrzostwa Świata. Woleliśmy więc trzymać dystans. Ale poza żużlem łączyła nas przyjaźń i wiele wspólnych wspomnień. Z negocjacji z Wardem szybko wycofa się Stal Rzeszów ze względu na wysokie wymagania zawodnika w kwocie za podpis. A Falubaz Zielona Góra jest pod ścianą. W czerwcu sezon skończył się dla najlepszego zawodnika w Ekstralidze. Jarosław Hampel doznał złamania kości udowej. Z urazami zmagają się także Grzegorz Walasek i Aleksandr Łoktajew. Dodatkowo myszki Miki czekają na powrót z zawieszenia Patryka Dudka, któremu kara za wykrycie dopingu skończy się dopiero w sierpniu. Jeden kataklizm gonił drugi, a byliśmy na topie, chcieliśmy być najlepsi. Ward był dla nas takim, można powiedzieć, nadzieją i zbawieniem, żeby do tych playoffów się dostać. Bardzo im na mnie zależało, bo Hampel doznał kontuzji, a chcieli wejść do playoffów. Spotkaliśmy się w Sfinksie. W miejscowości pośrodku między Zieloną Górą a Toruniem. Oczywiście negocjowaliśmy. Ward się długo zastanawiał, długo nie mógł podjąć decyzji, wahał się, wiem, że też był naciskany przez inne kluby, a mi zależało bardzo na czasie. Powiedzieli mi, żądasz za dużo pieniędzy. A ja na to, a co innego wam zostało? Nie było łatwo go pozyskać, rozmawiałem z nim bardzo długo. Zadecydował rzut monetą, którą kiedyś przywiozłem z Australii. Taką dużą półdolarówką, którą mam do dzisiaj. To był największy rywal Torunia. Ludzie nie byli szczęśliwi, ale poszedłbym albo tam, albo do gównianego klubu. Przepraszam, z całym szacunkiem do innych klubów, ale kiedy ścigałem się dla Torunia, to zawsze próbowaliśmy pobić Zieloną Górę. Na ich mecze przychodziły tłumy, ich kibice byli szaleni. Pomyślałem, okej, chcę tam iść. Ja tylko zapytałem, Robert, czy nas na to stać? Powiedział tak, to jest kwestia decyzji, bierzemy. No i tak nie wiedziałem, czym go przekonać, bo już ten zasób finansowy nam się jak gdyby wyczerpał. Możliwości startu oczywiście były zapewnione. Chciałem rozmawiać o dłuższym kontrakcie, ale zdecydowaliśmy się na kontrakt do końca sezonu. No i wyciągnąłem tą monetę, która mi została z podróży po Australii. I się zaśmiał i mówi, dobra, przyjmuję zakład. To było przeciąganie liny. Wyszedłem z restauracji, zadzwoniłem do swojego mechanika i zapytałem, co robić. Powiedział, żebym poszedł do Zielonej Góry. I tak też się stało. Ward negocjuje kontrakt z Falubazem w czwartek. W piątek zostanie przedstawiony w klubie, a swój pierwszy mecz pojedzie już w niedzielę, 19 lipca. Sytuacja się działa mega szybko, mega spontanicznie. Ja tylko powiem tyle, że o godzinie chyba 11 został zlecone zamówienie na Kevlara, a w sobotę była jego realizacja. Nie wszyscy w Zielonej Górze cieszą się na przyjście Warda. Kibice Falubazu wciąż pamiętają mu sytuację po finale z 2009 roku. Myszki Miki zwyciężyły wówczas w Toruniu, zapewniając sobie złote medale. W euforii kibice przyjezdnych rzucają szalik na tor pod nogi przechadzających się do swoich fanów, zawodników Unibaxu. Zdaniem kibiców gości, Darcy Ward i Chris Holder celowo depczą barwy Falubazu. Myślę, że było to bardzo nieświadome, młodzieńcze zachowanie, za które oczywiście przeprosił wielokrotnie, ale kibice nie mogli mu wybaczyć. Ward debiutuje w nowym klubie w meczu u siebie ze Spartą Wrocław. Na stadionie w Zielonej Górze witają go nieprzychylne mu transparenty. Australijczyk szybko zamknie jednak usta swoim krytykom. W pierwszym meczu wywalczył 13 punktów z 2 bonusami w 6 startach. Z każdym biegiem gwizdy kibiców ustępują oklaskom. Ward wystąpi łącznie w 7 meczach dla Zielonej Góry i wykręci w nich kosmiczną średnią ponad 14 punktów na mecz. W tabeli Ekstraligi Gorzowianie z 8 punktami zajmują 6. miejsce, a Falubaz jest 4. z 14 punktami. Nie dość, że derby, ale to jeszcze derby o tak naprawdę o play-offy. Przyjechałem na lotnisko. Wziąłem sobie jakieś owoce, jakieś smoothie. Moment, w którym wyświetlił mi się Darcy Ward na telefonie o godzinie 11:15, przypominam, że o 11 miał być w samolocie, no to był moment, w którym rzeczywiście świat się dla mnie w którymś momencie na chwilę zatrzymał. Pomyliły mi się godziny mojego lotu. Myślałem, że wylot jest o 10:50, a był o 10:05. Podszedłem do tablicy, zobaczyłem, że odlot jest o 10:05. Pomyślałem, o k***. Pobiegłem do bramki, a samolot właśnie się wycofywał. Przy bramce stała kobieta. Powiedziałem jej, przekaż pilotowi przez radio, że płacę 10 000 euro, jeśli zawróci. Wiedziałem, że jeśli nie wejdę na pokład, to będę udupiony. Odezwała się do pilota, ale on powiedział, nie ma szans. Byliśmy w kropce, no bo Wielka Brytania, mecz jest za kilka godzin i nie wiedzieliśmy, co zrobić. Zamówiłem sobie prywatny samolot. Miał kosztować 12 000 euro. Pewną drodze do Gorzowa na dwóch, trzech telefonach. Moja małżonka też tutaj jakby serwowała cały czas siatkę połączeń. Wtedy zadzwonili z Zielonej Góry. Słuchaj, jest lot z Londynu do Berlina. Jeśli się na niego załapiesz, to znajdziemy transport z Berlina do Gorzowa. Z racji dobrych kontaktów u nas w aeroklubie w Przylepie, gdzie znamy się od wielu lat i z prezesem, i z pilotami, udało się namówić i załatwić samolot, który poleciał po niego do Berlina. Dostałem się do Berlina, a tam człowiek ze znakiem Darcy Ward. Ochrona przeprowadziła mnie tylnymi wyjściami przez lotnisko. Wskakujemy do tego małego samolotu, tylko ja i ten gość, w dwuosobowym samolocie. Pytam go, mamy wsiąść do tego? Okej, robimy to. Byliśmy pośrodku lotniska w Berlinie i wszystko wokół się zatrzymało. Kołujemy tym malutkim samolotem, a tam z boku ogromny Boeing 747. I cała układanka, ściągnięcie pilota z Berlina, a w międzyczasie też ustaliłem, gdzie można wylądować pod Gorzowem. Trzymane to było w największej tajemnicy, bo to nie było żadne lotnisko, tylko pole, które jest używane prywatnie przez niektórych pilotów i skontaktowałem się z właścicielem tego pola i zabezpieczyliśmy, mówiąc wprost, teren, bo gdyby ktokolwiek ustawił tam samolot do Darcy'ego, może co najwyżej ze spadochronem wrzucić na to pole. 45 minut lotu awionetką. Musiałem za to zapłacić, ale to była taniocha. Lądowanie poszło gładko. Wtedy pojawia się pędzące Porsche. Moja torba ze sprzętem tam była, więc zaczynam się przebierać. To kierowca z doświadczeniem wyścigowym. Zawodnik w eskorcie policji, o czym mogę dzisiaj powiedzieć, która nam pomogła z Gorzowa, którą poprosiliśmy o pomoc. Wiedząc o tym, że może się zdarzyć spóźnienie na poziomie 15 do 30 minut, prosiłem o przesunięcie tego spotkania, dokładnie do pół godziny i spotkałem się z odmową strony gorzowskiej. No mieli panowie do tego prawo. Z drugiej strony też powiedziałem wprost, jeżeli nie dogadamy się, to zrobię to na własnych warunkach. Spotkanie rozpoczyna się punktualnie o 17:00. Do prezentacji Falubaz wyjedzie z trójką seniorów. Zielonogórzanie zremisują pierwszy bieg 3-3. By zyskać czas na dojazd Warda, menedżer zespołu składa protest na sprzęt Linusa Sundstrema, który zdobył 1 punkt. Wiadomo, że jedziemy do zawodnika, który ma w ostatnim boksie swój motocykl, żeby sędzia jak najdłużej tam gdzieś te szedł minutę. To był protest najprostszy z możliwych, to był protest na gaźnik i w zasadzie byłem zdeterminowany i wyposażony w odpowiednią gotówkę, żeby te protesty składać co 2 minuty. Kontrola gaźnika nie wykazała nieprawidłowości, ale to nie była jedyna przemyślana zagrywka sztabu Falubazu. Jak w Gambit Królowej, wszystko rozpisane, każdy ruch. 1000 złotych, czyli tyle, ile wówczas kosztowało złożenie protestu na gaźnik. Trzeba było zapłacić sędziemu od ręki, w gotówce. Chodziło, żeby dać pieniądze w jak najmniejszej, jak to mówię, nominale. Nie, że 100 zł dostajesz w banknocie, tylko w 10 złotówkach, żeby, wiesz, uciec z czasem, nie? A w tym samym czasie już Darcy jechał autem. Korzystaliśmy z każdej możliwości, zupełnie niepotrzebnie, bo uważam, że strona gorzowska mogłaby spokojnie wyrazić zgodę, bo była zgoda telewizji, była zgoda Ekstraligi i nie trzeba było robić tej całej szopki z rozmienianiem pieniędzy, ze składaniem protestów. Kolejne 2 biegi Falubaz przegrywa 1-5. Ward, jeszcze nie w pełni ubrany, pojawia się na stadionie chwilę przed 17:20. Sędzia tego spotkania, Krzysztof Mejze, udaje się do parku maszyn po raz drugi, tym razem, by uzyskać podpis Australijczyka. Komentatorzy tamtego spotkania żartują, że to arbiter pokona dziś najwięcej kilometrów na stadionie w Gorzowie. Potrzebne było rzeczywiście kilka minut w parkingu, w boksie. Ja poprosiłem też o to, żeby do tego Darcy'ego zrobić taką strefę komfortu, strefę tlenu tak naprawdę. Wjechałem na stadion w czasie biegu 3., a miałem wystąpić w 4. Założyłem plastron i łyżwę. Sprawdziłem gogle i powiedziałem: hej, mechanicy, wszystko gra? A oni na to: wszystko gotowe. W trakcie meczu, trwającego już meczu, przebierał się i tak naprawdę nie do końca pozapinany wyjeżdżał do biegu, w którym miał za rywala Zmarzlika. Do pierwszego wyjechałem naprzeciw Bartoszowi Zmarzlikowi. To okazał się jeden z najsłynniejszych moich występów. Już wtedy był królem tego toru i zawsze nim zostanie. Już wtedy 20-letni Zmarzlik był ulubieńcem kibiców z Gorzowa. Na koncie miał wówczas zwycięstwo w rundzie Grand Prix na tym stadionie. Zmarzlik był wtedy jeszcze młodzieżowcem, ale już wtedy był najlepszym juniorem, jakiego Polska, a według mnie nawet cały świat, kiedykolwiek widział. Pamiętamy ten bieg, bo gryzł i pokonał Bartka, co w tamtym czasie i w dzisiejszym czasie jest prawie niemożliwe. Ward tego dnia w Gorzowie nie ma sobie równych, pokonuje wszystkich rywali, aż do biegu 13. Wygrałbym wtedy wszystkie wyścigi, ale przepuściłem Nilsa, Christiana i Versena, żebyśmy mogli zrobić taktyczną w następnym biegu. Po 12 gonitwach Falubaz przegrywa 4 punktami. W następnym biegu zielonogórzanie liczą na odrobienie strat za sprawą występu Warda i Andreasa Jonsona. Menedżer zespołu przekazuje im jednak instrukcję, by w razie jazdy na remis celowo przegrać bieg 2-4. Taki manewr umożliwi im w biegach nominowanych zastąpienie z rezerwy taktycznej niepunktującego tego dnia Grzegorza Walaska. Rozmowa pomiędzy mną, Andreasem a Darcym, ona trwała 5 sekund. Oni doskonale wiedzieli, jaka jest sytuacja. W związku z tym zagwarantowałem tylko tyle, że tutaj absolutnej szkody, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, nie będzie. Darcy prowadził, jak w każdym wyścigu, po pierwszym okrążeniu bieg. Andreas Jonsson wiedział, że musi zjechać z toru. Natomiast pokazałem Darcy'emu po prostu skrzyżowane ręce, czyli to był akurat znak, że robimy. No bo pamiętajmy, że to też nie chodziło o to, żeby spaść na 3. pozycję. Trzeba było to zrobić na tyle dyskretnie i na tyle jakby z wyczuciem, żeby nie stworzyć też zagrożenia na torze, i Darcy zrobił to perfekcyjnie. Tym samym Ward traci szansę na swój pierwszy komplet punktów w Ekstralidze. Manewry taktyczne Falubazu na nic się zdały. Ward dokłada jeszcze zwycięstwo w 15. biegu, ale Zielona Góra przegra ten mecz 48-42. Żadna z drużyn nie wywalczyła przez to bonusa, a to mocno komplikuje ich szanse na awans do play-off. Ward kończy spotkanie z 20 punktami na koncie. Drugim najlepszym zawodnikiem meczu był Bartosz Zmarzlik, który zebrał 14 oczek, przegrywając tylko raz, tylko z Wardem. Wersja jedzie super i ciutkę mi brakowało, nie wiem, troszkę lepiej może spasowany motor, ale też ciężko wytłumaczenie, bo tak na samym chwili wygrałem bieg, więc gratulacje dla niego, a jeszcze kupę biegów prawie. Kolejne biegi nigdy jednak nie nadejdą. Ten pojedynek 20-letniego Zmarzlika z 23-letnim Wardem okaże się ich ostatnim spotkaniem na torze. Powiedz mi, jak to możliwe? Często w żużlu mówimy, jak ważne są ustawienia, równania, polewanie, stan nawierzchni, a ty wtedy w Gorzowie wyjeżdżasz na tor, którego nie widziałeś, na ustawieniach, których nie ustalałeś, i wygrywasz z Bartoszem Zmarzlikiem. Jak to możliwe? Rok 2015 to był mój czas. Byłem wtedy prawdopodobnie najlepszy na świecie. Miałem świetny sprzęt od Petera Jonesa. Te ustawienia działały wszędzie. Niewiele zmienialiśmy. W zasadzie tylko zębatki i długość motocykla. Teraz ten sport się zmienił. Tory są bardziej twarde. W Polsce nie ma już trudnych nawierzchni. Wszyscy szybko jeżdżą. To sprawia, że żużel wygląda dobrze w telewizji, ale jest o wiele łatwiejszy dla samych zawodników. Teraz wszyscy szukają przyczepności, a w moich czasach bardziej liczyły się umiejętności jazdy. Ward błyszczy formą nie tylko na polskich torach. w Szwecji powraca do swojego klubu sprzed zawieszenia. Bez niego Piraterna Motala była w stanie wygrać tylko 2 z 6 meczów. Z Wardem wygrają kolejnych 5 spotkań z rzędu, a sam Australijczyk wywalczy w nich średnio ponad 11 punktów na mecz. W Anglii także prowadzi swoją drużynę do play-offów. W barwach Swindon zdobędzie ponad 100 punktów w 10 meczach. W swoich ostatnich 23 biegach aż 22 razy nie znajdzie pogromcy. To przełoży się na 3 komplety w ostatnich 4 spotkaniach, a także na najwyższą średnią w Elite League w sezonie 2015. To zdjęcia z jego ostatniego pełnego spotkania na 2 dni przed wypadkiem. Ward w starciu z Coventry Bis osiągnie 10 punktów i 2 bonusy w 4 startach. Czuje się na tyle komfortowo, że przepuszcza przed siebie słabszych kolegów z drużyny. Przewaga Swindon będzie tak wysoka, że Ward nie zostanie nawet wystawiony do biegów nominowanych. Gdy teraz pracuję z adeptami żużla, często pokazuję im to wideo. To był okres mojej najlepszej jazdy. Może nie miałem najtrudniejszych przeciwników jak Emil Sajfutdinow, ale sama jazda i kontrola motocykla to było to. Wszystko, czego dziś uczę tych chłopaków, jest w nagraniu z tego meczu. Byłem wtedy u szczytu swojej kariery i tylko stawałem się lepszy. Do upadku dojdzie w ostatnim biegu ostatniego meczu w sezonie, zaledwie miesiąc po powrocie Warda do polskiej ligi. To ostatnia kolejka rundy zasadniczej. Falubaz, przegrywając tydzień wcześniej w Lesznie, stracił szansę na awans do play-off. Byliśmy wkurzeni dlatego, że czuliśmy sezon straconej szansy, ale to straconej szansy przez zły los, a nie przez własną indolencję. Falubaz nie wchodzi do play-off po raz pierwszy od 2007 roku. Mimo to na stadion w Zielonej Górze przychodzi 10 tysięcy osób, by podziękować za sezon naznaczony kontuzjami, pechem i zawieszeniami. Kibice nie zdają sobie jednak sprawy, że najgorsza kontuzja sezonu dopiero nadejdzie. Co pamiętasz z dnia wypadku? Wszystko. Absolutnie wszystko. Po przyjeździe rano na stadion jego busa zapytałem, gdzie jest Darcy, a oni mówią, że nie ma, że on się postanowił, że przyjdzie na stadion na pieszo. Ja byłem przerażony, no bo tak naprawdę wiemy o tym, część kibiców, ona nie pałała specjalnie sympatią do Darcy'ego. Przyszedł spacerkiem z hotelu na stadion. Ward wystąpi w tym spotkaniu po raz pierwszy w Zielonej Górze z numerem 13. Rywalem Falubazu jest GKM Grudziądz, ostatnia drużyna w tabeli, która na wyjeździe nie zdobyła ani jednego punktu. Zielonogórzanie muszą jednak dopełnić formalności i ten mecz wygrać, by oddalić widmo barażu o utrzymanie. Dominacja gospodarzy widoczna jest od samego początku spotkania. Zwycięstwo formalnie zapewnia sam Darcy, przywożąc w biegu 11 wygraną 5-1. Australijczyk spisuje się na poziomie, do którego przyzwyczaił w ostatnich tygodniach. Przed biegami nominowanymi zdobywa 10 punktów i bonus. Z rywalem przegrał tylko raz, Artiomem Łagutą w pierwszej serii startów. Rosjanin tego dnia broni honoru Grudziądzan w zasadzie jednoosobowo. Do biegów nominowanych gromadzi 10 punktów, co jest najlepszym wynikiem wśród gości. Po 13 wyścigach Zielona Góra prowadzi 50-28. Mimo to do biegu 15 delegowani są najlepsi zawodnicy Falubazu, Darcy Ward i Patryk Dudek. Menedżer przekonuje dziś, że gdyby jego zespół awansował do fazy play-off, to w ostatnim biegu pojechaliby juniorzy, by zyskać kolejne okrążenia przed najważniejszymi meczami sezonu. Gdyby nam się wszystko, albo mniej więcej, czy prawie wszystko sportowo ułożyło, żebyśmy mieli troszeczkę odrobinę więcej szczęścia, to jeszcze raz to powtarzam, to Darcy Ward w tym biegu by nie wystąpił, bo taki był plan. Pamiętam tą rozmowę gdzieś tam w sztabie, w zasadzie, że żegnamy z sezonem, więc mając 2 tak świetnych zawodników, w zasadzie najlepszych w tej chwili, nawet nie wiem, czy nie na świecie w tym momencie. Na pożegnanie jedziemy do końca pełnym składem, niech się chłopaki pożegnają z publicznością na najwyższym poziomie. To był zwykły dzień. W tym biegu z Łagutą. Zielona Góra już wygrała. Pomyślałem, nie muszę pokonać Łaguty. I tak już wygraliśmy. Mam za sobą dobry dzień, on jest szybki, mogę mu odpuścić. To był moment dekoncentracji. Wyluzowałem, bo nie czułem, że muszę go gonić. Właśnie dobrze przejechałem łuk. Podniosło mnie i uderzyłem w jego tylne koło. Kiedy przed lekarzem, to, no to jakby ten kontakt z zawodnikiem miałem bezpośrednio ja i ściągałem ukazy. Darcy był przytomny, tak? Ja z nim nie miałem komunikację i on mówił, że stało się coś bardzo, bardzo poważnego. No nie będę tutaj też opowiadał, co mówił, jak mocno cierpiał, bo myślę, że to są sprawy zbyt intymne, jeżeli chodzi o kwestię jakby samego zawodnika. Trzymałem go za rękę, ale czułem, że z tą ręką nie jest wszystko w porządku. Mówi się to, co się mówi w tego typu sytuacjach, że wszystko będzie dobrze, że to jest kwestia szoku, że za chwilkę wszystko wróci do normalnej sytuacji, w której był Darcy. Ta cała akcja zabezpieczenia to była też akcja ratunkowa, bo każdy błąd w sztuce mógłby w tamtej sytuacji tego chłopaka nawet ich zabić. Znajomi i koledzy, którzy siedzieli bardzo blisko po drugiej stronie, mówili mi, że było słychać takie inne uderzenie niż zazwyczaj zawodnicy upadają, dźwięk łamanej kości. Wśród kibiców nie brakuje przykładów stadionowego bydła. Kilku z nich zaraz po upadku wznosi okrzyki życzące Wardowi kalectwa. Dwie osoby zostaną później skazane na karę grzywny i prace społeczne. Zdecydowana większość fanów wznosi jednak doping na część zawodnika, gdy ten wciąż leżał na torze. Przejazd karetki ze stadionu do szpitala potrwa niecałe 6 minut. Ward pozostanie przytomny aż do operacji. Pierwsze wieści, jakie ratownicy przekażą po powrocie na stadion, są optymistyczne. Rzeczywiście było tak, że ratownicy wrócili i komunikowali to w taki sposób, że jest ból, to jak jest ból, to znaczy ruszam nogami. No, mówiąc wprost, nie wierzyłem. Ja nie ukrywam, że ja miałem złe przeczucia. Ja dużo byłem za długo i za dużo wypadków widziałem. Tam była cały czas formuła pod tytułem no mówi, że go boli. Ja się pytam, czy ruszał nogami. Po raz trzeci usłyszałem, że mówił, że go boli, to znaczy, że rusza. Mówił, że boli mnie noga. Dopóki nie było telefonu od doktora Roberta Zapotocznego, no to jakby też nie sialiśmy paniki. Nikt nam o niczym nie mówił, bo nikt też nie chciał nam mówić. Ale wiadomo, jak coś trwa dłużej niż, nie wiem, 5-10 minut, to znaczy, że coś się poważnego musiało stać. Kiedy ja ten telefon ze szpitala, będąc w szatni, otrzymałem, nie dzieliłem się tą informacją z nikim, oprócz osób, które były wówczas ze mną w tym pomieszczeniu. Wieści docierają także do Warszawy, gdzie rozpoczyna się magazyn PGE Ekstraligi. Ja dostaję informację, którą pewnie będzie mi trudno przekazać, ale ponieważ zbliżamy się do meczu, który odbył się w Zielonej Górze, stamtąd też płyną do nas wieści i wieści dotyczące stanu Darcy'ego Warda są bardzo niepokojące, mianowicie mówią o tym, że uraz to przerwany rdzeń kręgowy, więc mamy nadzieję usłyszeć teraz coś więcej od Jacka Frątczaka. Więc na początek po prostu poproszę Cię, powiedz, że to nieprawda. Nie mogę powiedzieć, że to jest nieprawda. Najgorsze przypuszczenia okazują się prawdą. Ward ma przerwany rdzeń kręgowy na odcinku szyjnym między kręgami C4 i C5. 23-latek doznał całkowitego porażenia nóg, a częściowo także rąk. Tragedia po prostu. Brak słów. Tak, pamiętam to też doskonale. To jedna z tych najtrudniejszych sytuacji, gdy robi się w telewizji żużel. My wiedzieliśmy, że musimy zrobić ten program do końca. Nikt z nas w tym studiu nie miał na to siły. No i zamarłam, tak jak wszyscy, którzy byli wtedy razem ze mną w studiu, tak jak wszyscy, którzy byli w reżyserce. Zamarliśmy, zdążyłam już tylko wykonać jeden telefon do Jacka, który był kompletnie roztrzęsiony. Oczywiście nie był w stanie powiedzieć mi nic więcej niż to, co zobaczyłam, ale to, co zobaczyłam oraz to, w jakim stanie usłyszałam go, kazało mi myśleć, że będzie trudno, o nadzieję. Wkrótce o sprawie napiszą niemal wszystkie polskie media, nie tylko zresztą te sportowe. Sprawą Warda żyje cały żużlowy świat. W związku z zainteresowaniem mediów Falubaz organizuje konferencje prasowe o stanie zdrowia Darcy'ego. Informacje udzielane są codziennie przed szpitalem zarówno po polsku, jak i po angielsku. Przyjechał do niego jego bardzo serdeczny przyjaciel Chris Holder, który odwołał nawet mecz w Anglii. Praktycznie jest przy jego łóżku cały czas. I was on my way to Gdańsk airport. I was just about there actually. I messaged his mechanic just saying if you need me to come to the hospital, tell me and I'll go there. And he just messaged me saying like get here now. And I was like oh shit, okay, this sounds bit more serious. Taxi driver drove me from like sort of near Gdańsk all the way to Zielona Góra, and I got there, you know, early hours in the morning, I think. Pamiętam światła w szpitalu i pobudkę. Chris i Monster Joe byli przy mnie. It was pretty surreal. It was one of them things that you don't want to believe it's happening, but it is happening. Ja pamiętam też, że miałem możliwość, nie pamiętam czy tego samego dnia, czy już na kolejny dzień, pójść do Darcy'ego do pokoju i nie odważyłem się. We didn't want Darcy knowing what was going on straight away because he was on, you know, a lot of drugs and stuff, being in a lot of pain, so he was a bit out of it. So just tried to keep it positive and all that kind of thing. But... Przed tymi jego drzwiami stałem bodajże chyba z Jackiem Frątczakiem. Wtedy Jacek, wiem, że wszedł i się zapytał, czy chcę wejść. I zmiękły mi nogi, tak jakby bałem się tam pójść, bo nawet nie wiedziałem o co go zapytać, typu cześć, co tam? To był szok. Pamiętam ludzi, którzy się wokół mnie zjednoczyli, rodzina i przyjaciele. Rzeczywistość powoli do mnie docierała. To był trudny czas. Najbliżsi Australijczyka to nie jedyne osoby, które składają mu wizytę w zielonogórskim szpitalu. Pod jego oknem gromadzą się także setki fanów Falubazu. Głosy wsparcia dla żużlowca wyrażają gwiazdy wielu dyscyplin, zarówno z Polski, jak i z całego świata. Sam Darcy przemówi po raz pierwszy po upadku w październiku podczas towarzyskiego meczu jego byłych angielskich drużyn, rozgrywanego w Pool. Back injury is pretty severe, but you know what I do that my girlfriend Lizzie, she's been amazing. And she's my best buddy Chris. Same again, nobody's asking about that, but they all just want to help. I'm thankful. Wyrazy solidarności płyną przede wszystkim ze środowiska żużlowców. Niespełna tydzień po upadku wczesny mistrz świata Greg Hancock wystąpi w replice kewlaru Warda podczas Grand Prix w Gorzowie. Później namówi do tego całą stawkę uczestników Mistrzostw Świata. Wszyscy pojadą w jednakowych strojach w Toruniu. Te kewlary powędrują później na aukcje, z których dochody trafią do Warda. Chris Holder pozostanie jedynym zawodnikiem, który wystąpi w tym stroju aż do ostatniej rundy cyklu w australijskim Melbourne. Niektórzy zawodnicy, jak Bartosz Zmarzlik, przekażą zarobione na torze pieniądze na rzecz niedawnego rywala z toru. Sprawą Warda żyją także kibice, którzy spontanicznie na wielu stadionach wznoszą okrzyki na jego cześć. To zdjęcia z Grand Prix w Gorzowie, 5 dni po upadku. W najbliższych miesiącach zorganizowane zostaną setki zbiórek, aukcji, koncertów i spotkań z samym zawodnikiem. Klub z Torunia rozpocznie sprzedaż okolicznościowych koszulek, a kolejny sezon na Moto Arenie zainauguruje mecz towarzyski z przyjaciółmi Darcy'ego. Wszelkie dochody przekazywane są dla odnajdującego się w nowej rzeczywistości Warda. Dodatkowo toruński klub w kolejnych 4 sezonach wystąpi pod nazwą Get Well. Pamiętam to wsparcie fanów. Zresztą nie tylko w te dni, ale przez cały następny rok. Chciałbym z tego miejsca podziękować za wszystkie zbiórki. Zebrane wtedy pieniądze sprawiły, że dziś moje życie jest lepsze. Byłem młodym dzieciakiem, nigdy nie myślałem, że moja kariera będzie przerwana. Pieniądze przychodziły i odchodziły tak szybko, jak tylko je dostawałem. Myślałem, że to będzie trwać wiecznie. Nie miałem góry pieniędzy. Zarabiałem dużo jak na zwykłego człowieka, ale nie jak na żużlowca. Te zebrane wówczas pieniądze pomogły mnie, a także mojej rodzinie. Pomogły mi w zakupie domu i w odnalezieniu szczęścia w życiu teraz. Jestem bardzo wdzięczny. Dojście do siebie zajęło mi 3 lata. Obecnie Ward zajmuje się szkoleniem lokalnej młodzieży oraz organizowaniem zawodów na torze w Brisbane, na którym się wychował. Pomagam dzieciakom. W gruncie rzeczy chcę, by jak najwięcej osób jeździło. Ten sport nie jest tak dostępny dla ludzi, jak powinien. Jeśli dziecko chce stać się żużlowcem, musi być na motocyklu w każdym tygodniu. Dajemy szansę dzieciom i młodym chłopakom na 500-kach, by jeździć, a pewnego dnia wyjechać nawet do Anglii lub Polski. Teraz przy U24 wielu zawodników omija wyspy i jedzie prosto do Polski. Jestem głową tego projektu, ale mam wokół siebie mnóstwo przyjaciół, którzy pomagają. Myślę, że udało mi się przywrócić tutaj dobrą społeczność. Mieliśmy w tym roku sporo żużla. Łączę to z wychowywaniem 2 dzieci, które są wspaniałe. Sypiają dobrze, a moja żona Lizzie sprawia, że wszystko jest łatwiejsze. Sam przed sobą nie potrafię przyznać, w swoim sercu i głowie, jak radziłbym sobie bez niej. Gdybym nadal startował, to pewnie nie miałbym mojej pięknej żony i 2 wspaniałych dzieci. Słowem, rodziny, której mógłbym nigdy nie mieć. Nigdy przedtem nie byłem rodzinną osobą. Raczej samolubem. Miałem swoje cele i nic innego nie miało znaczenia. Żyłem wizją tego, kim sam chcę być. A w tej wizji nie było 2 wspaniałych dzieci, które mam. Na swoim ślubie wstałeś do przysięgi. Jakie to było uczucie? Wstaję każdego dnia. Mam takie urządzenie, które mnie podnosi. Moje życie jest całkiem fajne. Jest wiele rzeczy, których robić nie mogę, na przykład z moimi dziećmi. Ta lista się nie kończy, ale koniec końców moje otoczenie jest szczęśliwe, a to daje mi spokój ducha. Był zawodnik, którym potrafił absolutnie wycisnąć wszystko z motocykla, którym jechał. Natychmiast, gdy się pojawił, trudno było wyobrazić sobie żużel bez niego. To taki typ zawodnika. Sprawnie potrafił rozpędzać swój motocykl, odprostowywać szybciej niż inni, wchodzić. Zresztą bardzo podobnie robi to dzisiaj Bartosz Zmarzlik. Bezwysiłkowo, wydawałoby się, traktował żużel i zawsze się nim bawił. No to robiło na człowieku piorunujące wrażenie. Jeżdżący zawodnik twardo, ale nie ostro. I zawsze fair. I've said it time and again. Darcy had the potential to be one of the best riders ever. Różnił się talentem, który widzimy jednak raz na pokolenie. You know, I've been in this game all my life, and you can watch riders, and you look at them, and you think they have something special, and Darcy certainly did. I mean, he was just outstanding. I mean, his skill on a bike was second to none, and I think it's one of those things. I think, you know, sadly, the whole speedway world has been robbed of seeing him come to his true potential. Zakończyło się to strasznie, można powiedzieć. To był ostatni bieg, w ogóle o nic, gdzieś tam. Coś, co zawsze on potrafił bardzo dobrze robić, tak? Czyli to uciekanie za zawodnika swoim przednikołem za jego tylne koło. No. Osobiście mega to też przeżyłem, ten cały wypadek i to, że taka tragedia się stała na torze. I still get very emotional talking to when I see Darcy racing, you know, on YouTube. Szkoda mi młodego człowieka, przed którym całe życie stało otworem. Yeah, he was riding really good and it was, you know, devastating what happened, and it's one of them things that you never know. Żużel stracił absolutnie kompletnego zawodnika, geniusza, człowieka, który dokładnie wiedział, do czego służy manetka gazu. Myślę, że patrzylibyśmy dzisiaj na niego jako na takiego mistrza przez największe M. Co mógł osiągnąć? wszystko. Mógł bić rekordy w zakresie zdobywanych tytułów. Byłby w Grand Prix, byłby w czołówce, walczyłby z tym, który w ostatnich sezonach dominuje, czyli z Bartkiem Zmarzlikiem o tytuł mistrza świata. Talent naprawdę na miarę Goloba czy Zmarzlika. Byłby czołową postacią w światowym żużlu na lata. Myślę, że ten żużel byłby ciekawszy, o wiele bardziej ciekawszy byłby cały cykl Grand Prix. 8 lat mija, można powiedzieć, tak? Ja myślę, że przynajmniej z 5-6 razy byłby już mistrzem świata. Jak reagujesz na komplementy dotyczące przeszłości? Po pierwsze, to przykre, że ta historia nie miała kontynuacji. Całą karierę układałem to kawałek po kawałku, a w 2015 roku wreszcie rozgryzłem. Miałem okazję pokazać swoje prawdziwe umiejętności tylko przez kilka miesięcy. Patrząc wstecz, było jak było. Ten dzień nie był moim dniem. Może cała moja kariera, to jak się potoczyła, może Bóg miał dla mnie inny plan, inny niż ten, który miałem dla siebie ja, ale cholernie dobrze się przy tym bawiłem. Taką ścieżką poszło moje życie. Teraz jestem na innej ścieżce, która okazała się okej. Gdzie byłbym dzisiaj, gdyby ten dzień się nie wydarzył? Myślę, że byłbym wielokrotnym mistrzem świata. Jednym z największych, którzy kiedykolwiek uprawiali ten sport. Scenariusz tak się nie ułożył. Może nigdy nie miał taki być. Może sam sobie wybrałem taki los z incydentem w 2014 roku, a w konsekwencji przejściem do Zielonej Góry. Koniec końców, przegrałem z tym sportem.